Słuchajcie, pierwszy raz ktoś pod domem zadzwonił pod dwie litra. Pięć lat. No, cześć. Kochanie, też moją szefę. Miło mi cię poznać. No ja jestem taksidomat. No ja jestem taksidomat. Gdzie? Na inną planetę? Ale to tam jest. On jeszcze żyje? Gdzieś my go zabiliśmy ostatnio. Jak to możliwe? I tam tych wszystkich, zgładził? Nie da się tego zrozumieć. Zaraz się tam wybieramy. Biorę za moją koleżankę Sejlamun i pojedziemy. Nowe siły duchowe i mamy o wiele więcej energii. Dobra, to czekać, tak? Na chińskiej platformie odrzutowej. Dobra. To my się zaraz zbieramy. Tylko wezmę, spakuję skarpety i matki i już lecimy. No okej, okay, no to jest. Szef do mnie dzwonił. Idziemy na akcję. Mamy pierwszą akcję po naszych wieloletnich ćwiczeniach w klasztorze. No. Jestem za... Idę sobie do klasztoru po moją koleżankę Sejlamun. Ona tam już siedzi 28 lat i w ogóle nie wie, co się na świecie dzieje. Hej, mała. Obudź się. Stawaj. Budzi. Kolana chyba już się zgięły na stałe. Nie mogę to wyprostować. Czy my się znamy? Wow. Nie rozmawiało się. Mafia samoczesna. Słuchaj, mała. Tak. Miałem telefon od szefa. Mamy jechać na jakąś planetę, jakiś pojazd Mikołaj się tam szwenda i tam... Pała robi tam jakieś doły, kopie, coś tam, nie wiem, co tam robi. Musimy tam jechać interweniować. Za parę minut mamy rakietę tam z chińskiego kosmodromu. Musimy tam odsklunąć. Ja już spakowałem sobie torbę. Tu masz, moje ciuchy są. Parę koszulek, skarpetki, majtki. To ty jadłeś przed... Jestem w ciąży, nie wiedziałaś o tym? W klasztorze dla mężczyzn zachodzi się w ciąży, jak się zbyt długo nie ten tak jest. Kurwa. Dobra. No zabiję do kamery. Dokąd lecimy? Lecimy na jakąś planetę tam, znaczy tam jest kierowca w tej rakiecie, on tam wie, nie? No. Tylko musimy rachunek później wziąć od niego, bo tam... Tylko siostrą powiem, żeby przestały śpiewać. Dobra, niech zdążą mi jedaczki. Na obiad niech spadają. Masz jakąś swoją broń nową? No, sprawy. Wow, trzecia noga. Wow, ruchoma trzecia noga. A wiesz co ja mam? Ja się nauczyłem od Himena. Takich nowych ciosów. Jak to było? No coś tam. O, widzicie? Mam taką broń. Pamiętasz, jak walczyliśmy? Pamiętam, to były nasze pierwsze kroki walczyłem. Treningi. No. Może coś poćwiczymy, żeby nie zbyć. Żeby się tak trochę. Nie być słaby. No. Ty, broń nie rozwiązywaj! Chyba przetwarzała. Zdrówniała albo coś, nie wiem. Dobra, na tego pajaca wystarczy. Każdy? Nie. Rozbieraj ciuchy, musimy się podobać. Ty, każdy są twoje? Nie wiem, do statku, to już ten statek trzeba gdzieś spotkać. No tu jest. Tu jest wyjście? Nie, tu jest wyjście. Czekaj, jeszcze, nie jeszcze. A, tutaj jest wyjście do windy, okej. Okay. Trzeba wprowadzić kot najpierw. Spływam na powietrze.
No, to wiemy. Silnik w porządku. Radar działa? Działa. Radar działa? Działa. Dobra, odpalamy pierwszy stopień. Pełne paliwo. Leci, leci, dobrze? Paliwo. Rozrusznik. Dawka paliwa rakietowego. Dobra, odpalamy. Jezus. No dalej. Dobra. Zapisz pasy. Pasy? Zapisz pasy. Mycik. Pasy. Zapisz pasy. Pasy zapięte. Lepiej muszę wziąć joysticki do sterowania. Dobra, odlatujemy. Uwaga, skręcamy w prawo. Pasy nie działają trochę. Uwaga, co dobra się? Zlądowania. Pomijemy. Uff, męcząca podróż. No męcząca, czapkę zrobiłam. Nie demolować. A pasy muszę odbyć, bo znowu bym się wziął w pasach. Gdybyśmy nie mogli wracać. Dobra, gdzie my tu jesteśmy? Czekaj, weź na razie przerwę. Muszę zrobić sobie. Kręcisz. Po męczącej podróży nie ma to jak napić się świeżej wody źródlanej, prosto z szaletu. Odgłos soczystego wsypięcia, bąbelkowana czystość i krystalicznie przejrzysta butelka dodaje aromatu i smaku temu napojowi. Co ten człowiek mówi? Między podróżą nic lepszego niż szalet. Szalet Water. Oryginalna woda kosmiczna dla podróżujących w kosmosie. I za jedyne 9,99 kosmicznych dolarów. Dziękujemy. Szalet. Woda, która cię orzeźwi i podnieci. Lekko zasypiona. Ona nie zna się na tej wodzie. Dla mnie to jest czysta rozkosz. Czysta rozkosz picia wody. Nie ma to jak woda na łódce Bols. Na palecie Twingo Bango od lat panują Mikołaje, które zdobyły tą planetę i nie odpuszczają za żadne skarby. Już wielu osiłków próbowało ją odbić, ale nikomu jak do tej pory się nie udało. Mamy nadzieję, że w tej akcji sprawdzą się swoimi siłami i tajemniczymi mocami dwóch najdziwniejszych i najsilniejszych ludzi tego świata, czyli Cinnamon i Tuxedo Mask. Mamy najnowsze generacji. Radar. To jest wtyczka radaru. To są nasłuchniki. A to jest sama antena radarowa. Teraz to trzeba zmontować. Idziemy szukać pajaca. Radar, niestety, bo jest się mokry. Co ty wyciągniesz?
kabel! No, no, tak, strony, z drugiej strony. Z której? Z tej. Nie, tak chcieć. Z moją miesz. No, 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 zamontowany. Będę musiał być... O, o! Co to poleciało? Ta, stary pies się... Coś porcelanowego poleciało. Nic nie poleciało. Jak to nie? Co tam stało? Nic nie poleciało. O Jezus! Nic nie poleciało. Nic nie poleciało. Pewnie jesteście. Nic nie poleciało. Weź. Masz mi tutaj? Teraz pies zgubił operację. Operację. Cię lubię. Rada mnie szuka. O nie. Na psiej dupie? Pokaż tą dupę. No w tym, z play, masz. Dobra, to trwa za długo. Jest. Wylądowaliśmy na planecie. Czekaj, no która się nie nazywa? No jak to się tam nazywa? Czekaj, tego, to jest moje zadanie. O, jest fajnie. Wszystkie gówna na tym widać. O. To nie gówna, to jest radarowy brud. Aha. Tak więc wyruszamy teraz na podbój planety. Mamy flagę, ale trzeba założyć słuchawki. Maski przeciwgazowe. Nie ma. Dobra. Słuchawki. Słuchamy. O, teraz nie mogę słuchać właśnie. Czy podobały słuchawki? Podoba się bojowa? Maska mi spada. Maski burz. Tobie? Ale mi spada. Nie wiem, to sobie załóż jakoś specjalnie. Okulary. Tak, teraz Darka się nie postarała o make-up, ale trudno. No, weź to sobie. Nie działa. Działa. Nie. Chcę weź to w głowę już, tak może tylko. W głowę już? Noś ci wystawał w głowę. Nie wiem. Gol! To może jeszcze chwilę potrwać. Idziemy szukać pajaca. Moment, a plaga? Trzeba wyjąć plagę. Znaleźliśmy siedlisko wrogich nam Mikołajów. Teraz musimy ich zniszczyć, zgładzić i zabić. Dlatego postawimy tutaj naszą flagę, która będzie nas chroniła i dawała nam otuchy. Teraz chwila skupienia. Flaga będzie wbita. Moje. Nie tutaj. Radar musisz włożyć. Radar do pasu, tak jest. Trzeba strukawki zdjąć. Maski na twarz. Będziemy z Mossadu. No, nie przyklejaj mi tej twarzy. Dobra. Nie ważne. Dobra. Ja muszę spać. Mogę? Za chwilę zacznie się pamiątkowa chwila w dziejach naszej, no co tam, czegokolwiek tam, naszej przyszłości i w ogóle dodzwonimy zaraz Mikołaju. Jest ich tutaj paru, dokładnie trzech, jak widać, Leon, Gacek i Hephaistos. Zaczniemy sprawę od najmniejszego, bo tak mi się wydaje, że najłatwiej będzie go zgładzić, dlatego... Nie widać, nie widać. Nogi nie ma. Nogi nie ma. Nogę mu ucięli. Dobij go, dobij go.
Przeszalałaś, Pedziuk. Patrz, jajo zgubił. Jajo! Urwali mu jajo! Jajo. Uff, z maskami wszystkie. Ale ich było trzech. Ale trzech. Dopiero jednego zniszczyliśmy. Tak jest. Radzę zająć się drugim mniejszym. Też chyba pójdzie nam z nim łatwo. Chyba, że będzie walczył. Ula, atakuje ich na mnie. Skopa. Ała. No nie. Pomogę ci! Oj! Uraciłem! Uraciłem dziecko! Co z walki? Coś tam? Scena! Co jeszcze? Replay! Urodziłem dziecko! Urodziłem dziecko! Jakieś bezkształtne i w ogóle nie wiem, co to jest. Nie mam brzucha! Moje dziecko. Leży. Zginął! Dotyknę się nim później.